Cześć. Często jeżeli ktoś chce zacząć zdrowo się odżywiać, rozważa zakup cateringu dietetycznego. Jest to ciekawe rozwiązanie. Sam praktycznie pół roku swojego życia spędziłem jedząc catering dietetyczny. Ma to swoje wady i zalety. Zaraz Wam wszystko opowiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Zaczynając od zalet może, bo to jest najważniejsze. Czułem się naprawdę dobrze psychicznie. To, że mam gotowe, wstaję rano, nie muszę o nic się martwić, co zjem na śniadanie, co zjem na obiad, czy mam zakupy, czy zdążę. Wstaję rano, otwieram drzwi, czeka 5 posiłków, jem sobie śniadanie, potem idę do pracy, mam pudełko do zjedzenia w pracy, wracam do domu, czeka na mnie kolejne pudełko, jem sobie spokojnie kolację. Dla mnie był to naprawdę duży komfort psychiczny. Byłem spokojny, wiedziałem, że nie będę głodny, nie musiałem się o nic martwić. Na pewno była to też duża oszczędność czasu dla mnie. Tak samo na wyjeździe. Jechałem na jakąś delegację do Warszawy czy gdzieś, pudełka do bagażnika, zatrzymuję się na stacji, nie muszę szukać jakiegoś jedzenia, co zjeść po drodze. Jem, wracam do domu, czeka na mnie pudełko. Naprawdę był to duży komfort. Tak samo oszczędność czasu. Jeżeli miałem jakiś taki naprawdę mocny okres w pracy, dużo do zrobienia, bardzo często wtedy wybierałem właśnie na tydzień albo na dwa taki catering. Wiedziałem, że mogę się w 100% skoncentrować na pracy, nic innego mnie nie dotyczy. Jedzenie mam zagwarantowane, przeżyję ten tydzień. To jest taka kolejna zaleta. Następna zaleta, jeszcze trzecia jest. Jest to bardzo fajny start. Jeżeli, nie wiem, zaczynasz ćwiczyć na siłowni, chcesz coś zmienić w swoim życiu, bardzo ważne jest to, żeby mieć widoczne efekty. Te efekty bardzo nas motywują i mamy motywację do podtrzymywania naszych założeń. Jeżeli wybierzecie dobry catering dietetyczny, traficie na odpowiednią dietę dla siebie, dobrze wybierzecie dobrą kaloryczność, jest duża szansa, że te posiłki będą dużo lepiej zbilansowane pod względem makro niż to, co jedliście do tej pory. Minie parę tygodni, zauważycie rezultaty. To naprawdę działa. Jeżeli chcesz zacząć tak z grubej rury, to jest dobre rozwiązanie, bo efekty na pewno się pojawią. Jeżeli chodzi o zalety, to już chyba tyle moim zdaniem. Jakie są wady cateringu dietetycznego? Wszystko zależy od nas, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną wrażliwość na to, co je, jaki jest wybredny. Ja mam takie dwie rzeczy, których nie jem i z czym był problem w cateringu dietetycznym właśnie. Nie wiem czemu, ale nie lubię i bardzo ciężko mi jest zjeść jajka na zimno. Nie zjem zimnego omletu, nie zjem zimnej jajecznicy. Po prostu mi to kompletnie nie smakuje. A w cateringach dietetycznych bardzo często takim daniem śniadaniowym jest po prostu omlet. Znalazłem na to rozwiązanie. Potem po próbach i błędach wybierałem bardzo często menu wegańskie albo wegetariańskie. Tam nie było jajek i miałem problem rozwiązany. Drugą rzeczą, której nie jem, nie lubię takiego typowego, sklepowego łososia. Mam jakiś uraz, czuję po prostu te metale ciężkie, wszystkie w nim, na języku. A jeżeli jest ryba w cateringu dietetycznym, zazwyczaj jest to łosoś właśnie. Dlatego też bardzo często nie jadłem obiadów z tego względu, że był tam łosoś. Dużo z Was może mieć nawet większe wymagania. Szczególnie kobiety często tego nie jedzą, to jej nie smakuje. I bardzo często zdarza się, że pani sobie jakaś zamawia catering dietetyczny, a połowa ląduje w śmietniku. Także szkoda, bez sensu. Drugim takim tematem jest jakość. Jeżeli chcemy jeść zdrowo, musimy wybierać dobre składniki. W cateringu niestety nie do końca mamy wpływ na to i nie wiemy, co jemy, na czym te rzeczy są smażone, jakie są składniki. Patrząc na ceny niektórych cateringów, wątpię w jakość tych składników. Nie oszukujmy się, jeżeli robi ktoś coś za nas, przygotowuje dla nas 5 posiłków, dowozi nam to do domu, poświęca nam to swój czas, to nie może kosztować 30 parę złotych. Zróbcie sobie dobre zakupy w sklepie, zobaczcie, ile wydajecie na jedzenie dziennie,
podejrzewam, że to będzie spokojnie taka kwota. A nie czarujmy się, nie ma takiej możliwości ekonomicznej, żeby za te same pieniądze, albo mniejsze niż wydajemy w domu, zrobił to za nas ktoś. Jeszcze nam dowiózł. Także wybór, kolejny krok to jest wybór odpowiedniego cateringu. Są, podejrzewam, w Krakowie co najmniej dwa, które można śmiało polecić. Na pewno nie będzie to jedzenie w 100% ekologiczne i rewelacyjne, ale jak za te pieniądze, składniki są naprawdę fajne, można tam znaleźć dobry kawałek mięsa, dobre ryby, nie kupują byle czego, ale nie oszukujmy się, jeżeli miało być to naprawdę 100% ekologiczne produkty, maksymalna możliwa jakość, to nie będzie to kosztować 50, ani nawet 100 zł, tylko więcej. Taka kolejna jeszcze wada, i to potwierdza mi dużo osób, które było na cateringu dietetycznym. Mój najdłuższy, chyba nie wytrzymałem na żadnym cateringu więcej niż około 5-6 tygodni. Po prostu się to przejada. Wygląda to tak, że w kolejny dzień jemy na początku po te 5 dań, potem 4, potem 3, potem nam już smakują tylko 2, aż kolejnego dnia okazuje się, że nie zjedliśmy praktycznie nic z tego cateringu. To jest znak, że nam już się po prostu to znudziło. I podejrzewam, że większość z Was tak będzie miała. Nie da się po prostu wytrzymać na cateringu więcej niż miesiąc, 2 miesiące, jeżeli jesteście bardziej zawzięci. I tak większość z Was będzie miała prawdopodobnie. Po prostu jest to fajne rozwiązanie, ale tymczasowe. Macie taki ciężki okres w życiu, dużo pracy, dużo na głowie, okej, ale nie wiem, czy jest ktoś, kto wytrzymał parę lat jedząc catering dietetyczny. Co jeszcze? Chyba tyle w dużym skrócie, nie ma co się rozwodzić za bardzo. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie, czy znacie jakieś, jak Wam smakowało, jakie macie rezultaty, czy lubicie, czy wolicie gotować w domu. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będę miał więcej motywacji, żeby tworzyć dalej. Jeszcze mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, jeżeli naprawdę nie masz czasu na gotowanie w domu, szukasz rozwiązania, a jednak catering dietetyczny nie jest, nie przekonuje Cię to rozwiązanie, jest... Może się wydawać to abstrakcyjne dla wielu osób, mieć własnego kucharza, ale da się to zrobić. Możesz spokojnie kupować naprawdę dobre produkty, znaleźć sobie jakąś panią, sąsiadkę. Jest dużo osób samotnych, mieszkają w domu, nie mają co robić. Starsze panie, babcie bardzo często dobrze gotują. Podejrzewam, że bardzo często za jakąś symboliczną opłatę, za media, ugotuje Ci z chęcią to, co chcesz. Także można iść do dietetyka, można mieć przygotowaną tylko dla siebie odpowiednią dietę, kupić dobre składniki, wiedzieć, co jesz, a też nie poświęcać na to czasu. Pani będzie miała zajęcie, też sobie może coś zarobi przy okazji, będzie zadowolona, a Ty będziesz wiedział, co jesz, będzie to smaczne i dokładnie to, czego potrzebujesz. To jest na pewno fajne rozwiązanie. I jeszcze mi się coś przypomniało. A, jeszcze zaleta. Jeszcze jedną zaletę w cateringu dietetycznego. Na pewno jest to fajne rozwiązanie dla singli. Także jeżeli mieszkasz sam, nie spędzasz dużo czasu w domu, w lodówce ci się większość rzeczy psuje, na pewno czasem jest to fajne rozwiązanie. Można jeszcze troszkę czasu zaoszczędzić. Zresztą najgorzej się gotuje dla jednej osoby, bo po prostu nieważne, czy się gotuje dla jednej, czy dla trzech, czy dla pięciu. Czasowo jest to praktycznie... to samo, tak? Dobra, to by było na tyle.